Cześć wszystkim bardzo serdecznie, jeśli jeszcze tego nie wiecie, to tutaj przemawia do was jak zwykle Zed. Dzisiaj mam dla was jedną z gierek dotyczących tutaj turnieju kwalifikacyjnego do TSL, czyli Team Liquid Star League. Na pewno chciałbym, żebyście weszli tutaj na teamliquid.net, no i zobaczyli tutaj właśnie Team Liquid Star League. To będzie niesamowity turniej, już tutaj małe turnieje kwalifikacyjne są rozgrywane, więc na pewno powinniście śledzić właśnie to niesamowite wydarzenie. W każdym razie mamy tutaj dwóch graczy. Whitera, oczywiście znany jako Ducklowdra, który gra czerwonym Protosem. Naprzeciwko niego Ciara, czy może Ciara, który gra jako żółty Zerg. Jest to były gracz Warcrafta 3. Jeśli dobrze go kojarzę, to grał w teamie EG Evil Geniuses. I w tym momencie oczywiście rozbija się tutaj w StarCraftie 2 jako właśnie żółty Zerg. Pierwsza mapa to od razu Shakura's Plateau, no i oczywiście jest to Best of Three, jest to naprawdę bardzo późna gra tego turnieju. Jest to, jeśli dobrze kojarzę, ćwierćfinał, jeden ze ćwierćfinałów. Myślę, że jutro trzasnę tutaj finał właśnie tego turnieju. Jest on, słyszałem, że jest bardzo interesujący, nie widziałem jeszcze tych gier, nawet nie wiem tutaj, kto był pierwszy, kto był drugi. W każdym razie, Whitera zaczyna tutaj od pierwszego gatewaya. No i jeszcze zanim zaczniemy, oczywiście wielkie jał dla wszystkich, którzy byli na drugim turnieju kwalifikacyjnym strefy SC Winter League. Wczoraj sobie tutaj bardzo ładnie komentowaliśmy. Jeszcze wielkie pozdrowienia dla Arenosa, który był moim kamerzystą, streamerem, można by tak powiedzieć. W każdym razie, Whitera skautuje już tutaj swojego przeciwnika. Oczywiście nie musi skautować tej lokalizacji, ponieważ wie, że jego przeciwnika już tam nie będzie. Mapa tak spawnuje przeciwników, że znajdują się tutaj od razu po drugiej stronie mapy. Dlatego jest bardzo fajna dla Zerga, ponieważ Zerg zawsze znajduje się daleko od przeciwnika, zawsze znajduje się tutaj w takiej lokalizacji, że nie za bardzo będzie mu tutaj ten przeciwnik przeszkadzał, chociażby jeszcze przez pierwsze kilka minut. Zaraz zobaczymy właśnie, czy Ciara zdecyduje się tutaj na jakiś rodzaj może jakiegoś szybkiego expa. Jak na razie oczywiście buduje pula. Expo pulu jest bardzo fajnym buildem. Pozwala tutaj na przykład na zatechowanie, na przykład na zbudowanie lera, ale także pozwala na zbudowanie właśnie tej bardzo szybkiej ekspansji. No i zastanawiam się właśnie, czy Ciara nie zdecyduje się na coś takiego. Nie wiem nawet, czy dobrze wypowiadam jego imię, ale niech będzie to Ciara. No i zaraz oczywiście wszystko zobaczymy. Pierwszy Queen już się buduje, mamy tutaj także One Gate Robo. Jak na razie żaden z graczy na tą ekspansję jeszcze się nie zdecydował. Oczywiście u Protosa także nie jest dziwnym fakt, że mógłby zdecydować się, przepraszam bardzo, na jakiś szybki rodzaj właśnie ekspansji, chociażby po jednym gejcie. Widzieliśmy to w różnych grach. No i czy będzie Manner Pylon, czy będziemy widzieć tutaj Manner Pylona? 200 minerałów posiada w tym momencie już prawie Ciara. No i Whitera oczywiście demoluje go tutaj i chyba wygląda na to, że jego probówka wygra i ma jedynie 3 życia. No i w tym momencie niestety musi się wycofać przed tymi zergingami. Bardzo szybki Metabolic Boost w tym momencie jest tutaj produkowany. Mamy tutaj także Queena, kolejne dwa zergingi, naprawdę duża ilość zergingów jest tutaj budowana przez Ciarę. Zastanawiam się, na co będzie się tutaj decydował. Może będzie to jakiś rodzaj Bailing Busta przeciwko Protosowi. Nie sądzę, żeby był on aż tak super skuteczny, ponieważ Protos, no chociażby mógłby tutaj Stalkerami się bronić, chociaż mógłby się forcefieldować, więc tak naprawdę zergowie nie decydują się na taki rodzaj ataku przeciwko Protosowi. Tymczasem wygląda na to, że jednak te zerglingi będą tutaj wpadać. Speedolingów jest już prawie gotowy. Jak widzimy tutaj 6 kolejnych zerglingów jest już budowanych. Jedynie 16 dronów kontra 25 prołów i zerg, szczerze powiedziawszy, robi zupełnie coś odwrotnego niż normalnie byłoby tutaj widać, jeśli chodzi o zerga. Nie jest on atakowany, ale zamiast dronować hardkorowo, decyduje się tutaj na bardzo szybki atak. Wygląda na to, że Whitera, tak jak powiedziałem, zdecydował się na bardzo szybką ekspansję. Dwa dodatkowe gatey są tutaj dobudowane i szczerze powiedziawszy, wpadł tutaj! W tym momencie Ciara, jeden force feed został rzucony, ale te jednostki padną bardzo, bardzo szybko. Jest tutaj mała ilość zerglingów, ale ta ilość spokojnie poradzi sobie z jedynie 3 jednostkami, które Whitera tutaj posiadał. Przez ten force feed nie jest w stanie jeszcze przejść tutaj. Stara się, świetnie, w ostatniej chwili zablokował swojego przeciwnika, ale czy te dwa pylony wystarczą? Wychodzi na to. Wygląda na to, że nie jeden z tych pylonów padnie bardzo, bardzo szybko i Whitera jest naprawdę w bardzo złej sytuacji. Oczywiście gateway jest, warp gate zostały w tym momencie ukończone. Drugi warp gate także tutaj jest budowany. Proby są bardzo, 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 bardzo szybko niszczone. Jedynie jeden zelot został tutaj przyworpowany. Czy większa ilość dronów jest, zerglingów jest budowana? Dokładnie tak. Widać tutaj ogromne straty. W tym momencie jeszcze dwa te warp gate'y nie działają. Naprawdę bardzo zła sytuacja. W tym momencie Whitera poddaje partię 3G, czyli good game...
Gościu. No i wow, to była naprawdę niesamowicie szybka gra. Zmylił tu, można powiedzieć, swojego przeciwnika troszeczkę Ciara, no i nie spodziewał się tego na pewno White'a. Świetna agresja w tym momencie Zerga. No niestety spóźnił się z tym Force Fieldem. Spóźnił się tutaj troszeczkę. Bardzo mała ilość jednostek była wyprodukowana. No i niestety White'a dostał tutaj bardzo mocno w tej pierwszej grze. Jest to oczywiście best of three, więc ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i za chwilę przejdziemy do gry numer 2.